MMA Rocks z Przemysławem Mysialą po ważeniu przed galą FEN12. Cześć Przemek. Cześć, witam. To już 11 lat od Twojej ostatniej walki w Polsce, jeżeli dobrze to sprawdziłem. Powiedz, czy taki powrót tutaj na tą ziemię znaczy dla Ciebie coś wyjątkowego? No tak, bo to jest, no dawno mnie nie było tak naprawdę i taki powrót na własną ziemię bardzo mnie tak podbudowuje i ekscytuje, że jestem w Polsce i będę musiał się pokazać przed polską widownią. No jest coś w tym, jest naprawdę. To Twoja pierwsza walka dla tej organizacji, która no, z gali na galę rośnie w siłę i to trzeba przyznać. Ja pamiętam początki, które w ogóle nie zapowiadały tego, jak to wygląda dzisiaj. Powiedz, jak doszło do Twojego angażu z tą federacją, jak Ci się tutaj podoba w porównaniu do tych innych federacji, dla których walczyłeś, bo walczyłeś też na całym świecie. Z panem Jóźwiakiem ja już mam kontakt jakieś parę lat. Oni nawet się do mnie odzywali kiedyś, jak zaczynali robić te show, ale żeśmy się wtedy nie dogadali i on powiedział, że się do mnie odezwie, jak będzie to show większe po prostu. No i jakieś 3-4 tygodnie temu dostałem e-mail, później telefonicznie się skontaktowaliśmy, no i doszli do porozumienia, że zawalczę u nich. No. Powiedz troszkę o przygotowaniach do tej walki, bo walczyłeś miesiąc temu, w kwietniu odprawiłeś tam swojego rywala w pierwszej rundzie, minął nieco ponad miesiąc i będziesz walczył znów, więc powiedz, jak tam udało Ci się podtrzymać tą formę chyba z tamtej walki, tak? Fajnie wyszło, bo szybko skończyłem tą walkę w pierwszej rundzie i żeśmy po prostu skoczyli na dalszy trening, na dalszy etap przygotowawczy, żeśmy pocisnęli bardziej wytrzymałość i żeby się przygotować do tych 5 rund mistrzowskich. No, jest wszystko na dobrym kierunku, że fajnie wyszło. No właśnie, te 5 rund. Powiedziałeś wczoraj podczas media treningu, że nie dojdzie do tego dystansu, że małe prawdopodobieństwo, ale właśnie przygotowywałeś się do tego jakoś specjalnie? Powiedz, co takiego robiłeś, żeby wzmocnić trochę ten tlen? Nie no, na dużo wytrzymałościowych treningów, normalnie przygotuje się do 3 rund, robisz 4 rundy wytrzymałościowe, a tu żeśmy robili do 6 rund wytrzymałościowych na maszynach, no przeróżne ćwiczenia, żeby psychicznie i fizycznie być pewnym na to, że mam prąd na 5 rund, a jeżeli chodzi o skończenie walki, to oczywiście, że będę chciał to skończyć, wiesz, szybciej, nie? Kto ci płaci, żeby tam być 25 minut? Powiedz może, z kim przygotowywałeś się do tego pojedynku? Masz jakichś znanych sparring partnerów, którzy też są zawodnikami lub też im się szykują jakieś walki? No, jest tam paru chłopaków w Oxford Street Fighters. Byłem też na wizycie w Arachion Olsztyn u Pawła i u Szymona, gdzie mi tam pomagali też trenować. Ogólnie kto tam jeszcze jest znany? Zawodników. Jeżeli nie pamiętasz, no to poprzestaniemy na tym. Powiedz, czy bardzo mocno analizowaliście Marcina Zątka? Jego walki są raczej łatwo dostępne. Walczył dla M1, walczył też 4 pojedynki tutaj dla FEN-u. Czy macie jakąś strategię na niego ułożoną? Oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę i analizujemy trochę z przeciwnika, i znaleźć jakieś tam słabsze jego punkty. Strategia zawsze jest, nie? Bo nie wolno wyjść do walki bez jakiegoś planu. No to się okaże jutro, pokażę. Marcina ostatnie walki charakteryzowało to, że bardzo wielu kibiców było z nim, miał bardzo głośny doping. To jakoś nie deprymuje, kiedy ściany są bardzo przeciwko Tobie? Wiesz co Ci powiem, a nawet mnie to motywuje, szczerze mówiąc, bo przeważnie dużo razy się już w mojej karierze spotkałem z tym, że byłem underdogiem. Powiedzmy, to nie, jeżeli chodzi o wynik, to może nie jestem underdogiem, ale ja wiesz, bo jestem z Polski, ale żyję jakiś czas już za granicą, to pewnie jego kibice patrzą na mnie, jak jestem nie stąd i mnie to motywuje, nie? Ja to się nawet się bardziej z tym cieszę, że bardzo ich zaskoczę, nie? Jeżeli możesz zdradzić, to powiedz, jak wygląda Twoja sytuacja kontraktowa, bo zdobywasz, powiedzmy, mistrza, chociaż wiem, że zawodnicy nie lubią wybiegać poza walkę i co dalej? Będziesz wtedy jakby bardziej zmuszony do częstszych walk tutaj w Polsce. To jakoś uda Ci się wszystko pogodzić? No, mamy tam jakiś kontrakt, który jest nawet pozytywny, bo jest otwarty, powiedzmy, że mam tam parę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o Polskę, ale tak naprawdę mam otwarty kontrakt, nawet jak będę mistrzem, będę mógł się w innych organizacjach też tam poza granicą sprawdzać. Jeżeli chodzi o to, mam chyba kontrakt na 3 walki w FEN-ie. Dobrze, Przemek, myślę, że to wszystko. Jeszcze dobra, jedno pytanie. Powiedz, jak się teraz czujesz po zbiciu wagi, czy dużo kilogramów musiałeś ścinać, jak będziesz uzupełniał, ile wniesiesz jutro? No myślę, że na dzień walki będę miał około 100 kg, mi się wydaje, nie? Ale ścinałem około 5, ogólnie całość, bo ostatnią walkę miałem w heavyweight, w wadze ciężkiej, to miałem ponad 100 kg. No do tamtej pory, do dzisiejszego dnia, to ile rzuciliśmy? Z 10 kg. Nie? No, nie, myślę, że będzie, dobrze się czuję, uzupełnimy te węglowodany, tą wodę i jutro będzie 100 kg na wadze. No to chyba już wszystko. Jeżeli chcesz przekazać cokolwiek naszym widzom, to bardzo proszę. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na jutrzejszy wieczór. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Dziękuję i wszystkiego dobrego.